Siemaneczko, witam na mojej działce ponownie. Działka trochę zarosła, jakby nie było. Wszystko jest zarośnięte. Lucyfer, chodź. Lucjan. Lucyferek. Wszystko nam zarosło. Pomidory są? Są. Jeszcze nie umarły, jest dobrze. Dzisiaj spróbujemy trochę skosić trawę. Wypielić tutaj. Kurki są. Pogód jest. Jeszcze nic tu nie zabrało. A trawa jest, jak widzicie. Deszcze opadu były, to więc tu też wszystko pozarastało. Deszcz lał, to więc wszystko zarosło. Jajek nie ma, ktoś już był, nabrał jajka. Masakra. Tu kurki są. I dzisiaj będziemy kosić i spróbujemy osłonić te drzewa przed ptakami, żeby owoców nam nie zjadły. No i te drzewo trzeba naprostować, bo trochę się zgięło, trochę za bardzo. A jeszcze wpierw musimy naprawić ławkę. Jest urwana i ostra na to swoją drogą, ale jest urwana, więc próbujemy ją szybko naprawić, żeby ona działała. Dobra, szybka naprawa urwanego uchwytu do huśtawki. Odkręcimy to, co się da odkręcić. Pasuje. Odkręci się. Masakra, nie w tą stronę. Dobra. Dobra, śruba jest odkręcona. Wetniemy teraz tą końcówkę. Uważaj, Lucyfer. Teraz trzeba to przyklepać trochę, żeby nam weszło na śrubę. Nie wiem, czy będzie widać, że coś będzie widać. Dobra, jest przyklepane. Teraz musimy nawiercić dziurkę, tylko znaleźć wiertło. Muszę na chwilę to odstawić tu. O, widać? Dobra. O, spadło, dobra, mniejsza z tym. Chyba tak musi być bardziej. Dobra. Jakieś wiertło. Mamy coś, ale nie wiem, czy to będzie wiercić. Raz, z powrotem. Wymienimy końcówkę.
spalone, ale powinno być ok. Gdzie jest ta siekiera? Próbujemy przewiercić to tak jak było. Albo jak ma być. Dobra, w ten sposób jakoś. Oś ty kurwa. Oś ty. Udało się czymś nabić. Dobra. Tak powinno być ok. Dobra. Powiem wam tak, że to wiertło się nadaje do wyrzucenia. Dziura jest. Sprawdzimy, czy przechodzi śruba. No, jeszcze nie. Jeszcze jest dziepko. Dobra, teraz powinna przejść. Pięknie przychodzi. Zakładamy końcówkę. Jakby było oryginalne. Elegancko. Dobra. Gdzie jest śruba? Przełożymy śrubę. Przez to. Ale gorąco. Ja, ale się rozgrzało. Dobra. Siedzi, teraz kręcimy to. Idziemy tu. No i dobra. No i huśtawka jak nowa. No i huśtawkę mamy jak nową. Wytrzymała. Jedna robota skończona. Bierzemy się za resztę. Bierzemy się za te drzewka, żeby odsłonić je przed ptaszyskami. Żeby nam nie pozjadało owoców. Dobra, trochę tu jest trawa wykoszona pod te listewki. Próbujemy przeciąć te listewki na pół. To są progi, jak się nie mylę. Próbujemy przeciąć je na pół, żeby było 6 sztuk i pobijać je tak tutaj do każdego z tych drzew, tylko tam to trzeba naprostować i założyć na to firanki. Dobra, Lucyfer, wróć już. Dziadek go jedno. Dobra, listewki już mamy pomalowane. Ale nie będę je dzielił na 3, tylko co jest znowu z tą kamerą? Tylko wbiję je w środek i zrobię taki baldachim, nie? Tu oprzemy, żeby wyschły. No co jest, no? Jezus.
tymi kamerami to jest tragedia. Dobra. Zmienimy moc. Chwilę proszę zaczekać. Mamy awarię. Dobra. Jedziemy na słońce jeży, bo one wyschły. Chwilę. Nie, ta kamera nie zadarza za mną. Trochę pomalowaliśmy trawę, ale to nic. Nic się nie stało. Dobra. Ważne, że pomalowane. Szybko wyschną na słońcu. Zetniemy doły, żeby dobrze się wbijały w ziemię. I na przykładzie to jest lucyferek. I damy tutaj ją, tu wbijemy w ziemię. I damy taki baldachin, zrobimy zasłonki. Myślę, że to będzie najlepsze. I tak samo tutaj podeprzemy ją trochę, bo ona się przegięła za bardzo. Wygięła. Podeprzemy tak i też zrobimy ten baldachin. Są wystarczająco wielkie i... No dobra, niech wyschną. I widzimy się niedługo. Żeby można było łatwo wbić w ziemię. Razą jedną, troszkę ją. Końcówki mamy przycięte. Idziemy to wbić. Wbić w pierwsze drzewko. Uważaj, nie wejść tu, bo to jest wszystko w oleju. Ej, widać. Trochę jeszcze mokre, ale... Gdzie zrobić? Wyski. Firanki. Synu. He? Gdzie są firanki? Nie wiem. Co nagrywasz? Jajka? Dobra. Jedna wbita. Kurwa, tylko to mi się o to oleju jebią. Dobra, wyschnie to. I będzie widać. Tak, wbijam drugą. To nie takie łatwe. Następną. Starku, stań troszkę dalej, bo nie nagrasz mnie. No nagrasz mi same nogi, no dziecko. Dobra, tam gdzieś jakoś tak musimy. Tu. O, żeby ją trochę naprostować, te drzewko jest w miarę proste, synu. Tak jakby nie. A teraz? Troszkę. Tak? No. Aj. Nie wiem, czy to wytrzyma. O.
Pękło. Super. Dobra, zrobimy na razie takie podtrzymanie. Matkar, co nagrywasz? Wyłącz. Dobra, deska nam pękła w połowie, więc tą damy tutaj, żeby ją wyprostować, to drzewko. I tu podepczemy w tą stronę, żeby było coś takiego, nie? Myślę, że będzie ok. Może trochę bliżej. Coś takiego, nie? Się wydaje, że będzie to trzymać, ale wezmę jeszcze jedną tą listewkę. Raz, dwa, trzy, jeszcze jedna powinna być, czwarta. Dobra. Jest czwarta. Ja wbijemy. Tu ją wbijemy, nie? Gdzieś tutaj. Chwila, chwila. No. Dobra. Dobra. Siedź. Jakoś się trzyma, prosto nie jest. Ale może być. Dobra, idziemy teraz znaleźć firanki. O, chyba się polałem olejem. Idziemy znaleźć firanki i to przykryjemy wszystko. Pierwsze miejsce poszukiwań jest w tym domku. Próbujemy jakoś przez te chaszczy się dostać. Zobaczymy, czy nie ma to w beczkach. Są płyty. Są też płyty same. Są jakieś opony od auta. Gdzie lecisz? Dobra, trzeba jakoś tam się dalej przedostać. Bajzer w tym domku. Straszny. Dobra. Co to jest? Tu. Tu nic, tu są opony. Jest butla. Dobra, idziemy dalej. Tym tropem. Tam jakieś siano. Trzeba dotykać. Tu jest coś jeszcze. Nie wiem co. Tak szczerze mówiąc. Nie, jakieś też nie. Tu są styropiany na jajka. Kurde, nie ma gdzie tu nogi. Tam jakieś śmieci. Choinka. A tam? Tam jest jakiś głośnik. Tu jest strach dotykać. Coś tu jest, ale nie wiadomo co. Tu jest alkohol. Nie widzę nigdzie tutaj. Zobaczcie do następnej, jak się nie zabijemy. Idziemy do następnej szopy. Znaleźliśmy ślimaka. I ten się nie wstydzi. Ślimak, pokaż rogi. Ślimak. No idzie.
kamerą wśród zwierząt. Idziemy do drugiej szopy. Te skóry trawy dostały, to się bawią. No to teraz widzę znaleźć to, to chyba będzie graniczyło z cudem. Co tu jest? Nie wiem. To są chyba trociny. Z tyłu za tym. O! Nie, jakieś ubrania. Rzepka. Jakieś papierdyska, kable. To ma jakieś prześcieradła. Kurna, nie wiem czy to znajdziemy. Nie widać. Ja już jestem mokry, nie? Może jeszcze tu coś będzie. Jakieś drewno, whisky. Tarcze, chłopki. Nie ma. I tu też nie ma. Tu za tym. Też nie ma. Dobra. Idę szukać do następnych. Firanki gdzieś zaginęły, nie wiadomo gdzie, nie mogę znaleźć, więc podarłem jedne spodnie robocze, odblaskowe, a tutaj założyłem kamizelkę odblaskową, myślę, że to trochę powinno pomóc. Mam nadzieję, że mi nie zjedzą owoców, nie? Jak widać dzisiaj śliwka pierwszy raz owocuje, jak widać, o. Są pierwsze owoce śliwki. Tu mamy. Więc tutaj no wiadomo, to są wiśnie. No nie, no powinno być ok. Z tej strony, wszystkie wiśnie są z tej strony. Ale to nie ma różnicy, bo ptak widzi z góry, a nie z boku. Więc mam nadzieję, że to da radę. Chyba, że znajdę firanki, no to zmienię. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.